Elo, to ja. Będziemy grać w Gothica. Także tak by to było. 15 odcinek. Udamy się dzisiaj do Silden. I dalej pomyślimy tak naprawdę. Bo gra będzie nas zmuszała do tego, aby udać się do... Jak się ta kraina nazywała? Nordmaru. Ale aktualnie na pewno nie jesteśmy gotowi na to, żeby tam iść. Pójdziemy tam, myślę, jak będziemy mieli poziom 25. Nie wiem, tak na razie ciężko jest tak mówić. Zobaczy się. Oto, o, powiem wam ciekawostkę. W Feringsu dwie areny. Nawet. Jedyne miasto w tej grze, gdzie są dwie areny. Dobra, jesteśmy w Wokarze. Może lepiej nie zwalaj tego. I spieprzamy do Silden. Daleko nie mamy, w każdym bądź razie. Muszę sobie przypomnieć, gdzie jest teleport. Już w oddali. Pewnie... O, tam będziemy mieli topielce w ogóle do zadania. Także można je zabić. Uważam. Tam w oddali już widać. Miasto położone przy jeziorze. Przy takim rozrywisku bardziej. Chociaż no jest też jezioro. Jak? Nie mamy bełtów. Możemy się co najwyżej zbełtać. O kurwa. Są dziwne topielce i jest dzik. Dzika najpierw zabijamy. Ej, właśnie, mogłem sobie kupić umiejętność na zwierzynę. Zobaczcie. Bo jest umiejętność właśnie na tą dziką zwierzynę. Tylko, że ja miałem plany, żeby zrobić łucznika. Kurwa, jest tyle... Tyle opcji mamy na to. Nic nie możemy trafić. Fajnie, że możemy je oskurować. Z tymi dziwnymi topielcami byłoby na pewno jakieś zadanie. Tutaj powiem wam tak. Poziom trudności w Silden, a w Galdern jest różny. W Silden jest łatwiej. W Galdern jest ciężej. Bo też do konkretnych miejsc powinniśmy się udawać na różnych etapach, powiedzmy, gry. Chociaż co nie, można oczywiście udać się tak po prostu. Nikt nam tego nie broni. Ale wiecie, równie dobrze moglibyśmy teraz na Warant iść. To też nie miałoby jakiegoś sensu. W jakiejś grze, chyba w Far Cry'u było tak właśnie, że jeśli zabijaliśmy zwierzę bronią palną,
No to przypał, bo niszczyliśmy skórę, ale jeśli robiliśmy to łukiem, to skóra była nienaruszona. No tu broni palnej nie ma. Strasznie lubię łuk w tej grze. Dlatego jeszcze jeśli sobie wyskilujemy dobrze, możemy dobre obrażenie zadawać. Widzicie, jak ładnie sobie radzimy. Tam są kolejne dwa. Albo trzy. Dlatego najpierw zjedzmy jakąś zupę. Albo dwa jednak. Udało się. Dzisiaj zdobyliśmy reputację w Sildan, jeszcze nawet nie będąc tutaj. To tak jak można zdobyć reputację asesynów, nie będąc na Barancie. Bo oczywiście jakiś tam asesyn w Myrtanii się spotyka. Jest... Są dwa jelenie. Ale dwa jelenie. Nie doleciała nasza strzała. Łuk to cudowna broń. Doprawdy. Przypłynęliśmy tu. Zdobądźmy tak naprawdę... Chociaż można najpierw iść spać do jakiegokolwiek łóżka. Cześć. Panie najemnik orków. Zdobądźmy teleport. Jest tutaj arena też. Co jest mora? O, to nie tu? Sorry. Patrzcie, jak daleko są oddalone te miasta. Z Morasul nie da się tak dojść do Isztar. Trzeba przez Bragę iść. Wydaje mi się, że gdzieś tu powinno być. To jest w ogóle obóz przy Sildan, który nie jest potraktowany jako jakaś osada czy coś takiego, tylko nic. Co mi się nie do końca podoba. Orkowie zabiją was wszystkich! Rozumiem. Rozumiem. Kto tu dowodzi? Umbrak! To on tu jest panem! Latarnia. A po co ci światło w dzień, Mora? Nieważne. Naprawdę myślisz, że... Tam jest koło muńskie chyba. No nie, to nie przeszkadza. Brompel. Czyli mamy styczność z pierwszym szamanem. Witaj. A, znam cię. Spotkaliśmy się już. Nie przypominam sobie. W moich snach byłeś sam. Walczyłeś. Stawałeś dzielnie. Wielu wrogów zginęło z twojej ręki. Co jeszcze o mnie wiesz? Twoja przyszłość jest niejasna. Przed tobą wiele trudnych decyzji. Nie jesteś taki jak inne mory. Jesteś od nich ważniejszy. Możesz powiedzieć coś więcej? Cii. Twoja historia nie została jeszcze napisana. Dlatego nie mogę jej odczytać. Szukam Xardasa.
więc przed tobą długa podróż. Jego wieża znajduje się w Nordmarze, daleko na wschodzie. Czyli już wiemy. Kto tu jest szefem? Umbrak, wielki herszt. Wszyscy słyszeli o jego wielkich czynach. A gdzie mogę znaleźć tego wielkiego herszta? Jego tron znajduje się w najwyższym budynku w tym mieście. Czym się tu zajmujesz? Służę naszemu przywódcy wiedzą i darem jasnowidzenia. Rozumiem, więc jesteś jego doradcą. Naucz mnie czegoś. Mora interesująca się wiedzą szamanów? Muszę przyznać, że to intrygujące. Dobrze, będę cię uczył, jeśli Umbrak... Rozumiem. Bardzo przyjemny ork, co? Prawda? Bardzo miły. Tu jest napisane coś o alchemii. No. Z tych samych książek możemy sporo informacji pozyskać. Tak naprawdę. Niektóre problemy same się rozwiązują. Tak jest już źle. Nie ma tu nic ciekawego. Słabo pamiętam Sylden. Znaczy ja nigdy nie robiłem Sylden oraz... zadanie z drewnem. Coś kojarzę. Nigdy nie lubiłem jakoś tego miasta. Udajmy się może po prostu na... To wasza arena? Chcesz walczyć, Mora? Kto rządzi miastem? Umbrak jest naszym przywódcą. Ale nie wiem, czy znajdzie dla ciebie czas. Zawsze jest bardzo zajęty. Pozwól mi walczyć na waszej arenie. Idź i walcz. Jarok cię oczekuje. Z kolei w Geldern możemy znaleźć sporo rzeczy, które będą traktowały o złodziejstwie. Także jeśli chcemy się wzbogacić, to jest dobre miasto. Nikt mnie nie pokona, Mora. Walka. Pokazałeś mu. No, najtrudniejszy przeciwnik w naszym życiu to nie był. Wszystko wzmacnia naszą siłę. Dobra walka. To było dziś. Dajcie. Oto Jarol. Idź i... Ale raczej nigdy tu nie miałem problemu. Pomyliłem się, z klawisz kliknąłem. A wy od razu się spinacie. Razy jeszcze będę grę wczytywał. Nikt mnie nie po... A
Ja chcę coś sprawdzić. A, będzie można zatruwać ostrza. 45 alchemii. Kurwa. Na arenie akurat to się może przydawać. No, tak to było. Galadriel nie podoba mi się... Nikt mnie nie pokona, mord. To, że każą nam tyle kopalni odkrywać. To było kurwa jakiś pierdolony Śląsk. Znaczy to, że mają tam, wiecie, związek z alchemią, z tym złodziejstwem i tak dalej, to spoko. Czy z wykopaliskami. To mają wszystko. Ja pierdolę. Jarol jest dobry. Jarol jest dobry. Czy mi się wydaje, czy w tym mieście bardzo najemników nie ma? I coś w tym jest. To jest krzywdzące, bo kurwa nie... Kurwa... Krzywdzące. Bo jeszcze mi nie dokierowało. Po prostu sterowanie także jest czasem tak oporne. W sumie to Gothic chyba już z tego zeswydał. Może ja fizycznie trafiłem w niego, ale patrzcie. Widzicie? Dopiero teraz łaskawie gra dała mi wskaźnik nad nim. Hej ludzie, walka! Bo to jest tak, że jak czasem walczymy z grupką przeciwników i trafimy jednego i nasze ostrze trafi też drugiego, to on dostanie. Ale w takim przypadku nie byłoby tak. Szkoda, że za level nie dostajemy życia. Przejdźmy już całą arenę. Mógłbym do myśliwego też iść. Czy ja mam tutaj teleport do Sylden? A, wiem gdzie on jest. Że to nie jest głupi pomysł, żeby... Nawet nie myśl o tym, żeby mnie okraść, jasne? Spierdalaj. Przepraszam, jestem... Co tu robi? Kurwa, idziesz sobie i cię typ zaczepia jakiś inok, kurwa. Gdzieś tu powinien być. Dwa dziki. Dzikie te dziki. Chciałem tylko pieprzony teleport, kurwa. To nie. A jest coś takiego jak umiejętność łowca orków? Bo mi się wydaje, że tak. Że z łuku. Jeśli napieprzamy w orki.
Zdajemy dodatkowe obrażenia. Ale właśnie wydaje mi się, że jest coś takiego. Tak, jest łowca orków. Trzeba znaleźć ten teleport poprzedni. A, chyba wiem już gdzie. Wydaje mi się, że gdzieś tu. Mhm. Także mamy kolejny teleport. Dobra, udajmy się, tak jak mówiłem, do Cape Dan. I musimy rozdysponować umiejętności. Bo tak jak podjęliśmy decyzję, będziemy rozbijać głównie łuk. Nie tu. Narób tu więcej kłopotów. Jego krok szkoda by było zabić, bo nie znam drugiego myśliwego. A czy znam jeden buntownik niedaleko, ale. No. On jest bardzo ekonomicznie względem miejsca. Nie jesteś na to gotowy. Pokaż mi, jak zostać myśliwym. Musisz być bardzo ostrożny. Znajdź sobie dobre... Potem zabij. Tak trzymaj. Będę potrzebował... Tak trzymaj. 15 punktów. 15 punktów nauki, czujecie to? Strasznie dużo. Sporo siły mamy już. Będę mógł sobie mistrza walki mieczem zrobić jakoś kiedyś. Dobra. Wracamy do Sildan. Nie jestem przekonany, czy ja chcę tu zostawać, czy jeszcze Galner sobie jakoś w następnym odcinku na przykład, czy za dwa odcinki nie odkryć. Nie masz nic do roboty. Co tu robisz? Jestem zarządcą magazynu. Nazywam się Gives. Gromadzę towary, które są dostarczane karawanami do pobliskich miast. Co tu prze... Drewno opałowe, ryby i skóry. Sildan zaopatruje w te towary całą okolicę. Jeśli znajdziesz jakieś towary gotowe do muszę się przygotować. Udaj się do łowców na pół. Już jakiś czas temu powinni byli dostarczyć. Od rybaku obiecano mi. Gdzie ma... Drewno opałowe do... Powinni mieć przygotowane 10.
No także jak widzicie, mamy robić z jakiegoś debile, który będzie nosił drewno i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O jest, Menzora, o co chodzi? Czego chcesz? Żartujesz? Nie masz... Jestem strażnikiem, ale moja halabarda gdzieś zniknęła. Nie ma strażnika bez halabardy. O jest, Mora. W końcu i tak cię do tego zmuszę. Ja wiem, gdzie ona jest. Biegasz z jakimś drewnem opłowym, kurwa. Wiem, człowieku, i tak cię do tego zmuszę. Czy na przykład później za rybami. Czy jakimiś innymi futrami. Super zadanie, co? Będzie jeszcze więcej kłopotów. No właśnie nie. Mnie to nie przeszkadza. Do dupy. Ej, Mora, co się tu skradasz? Ja z tym opowiedziałem. Mimo wszystko, tak nie starasz się. Z tego będzie jeszcze więcej. Może pogadać tutaj z kimś. Czego chcesz? Nie widzisz? Wszystko tak nie może być. Nie wiem, że już raczej nie da. Zadanie najgorszego sortu, jak dla mnie. Tylko tego nam trzeba. Chyba nie chcę. Ponadto uwłaczające naszej inteligencji. Jeszcze jedno. Najgorzej. Teraz tego jednego nie znajdziemy zapewne. No tak, spoko. Tak cię do tego zmuszę. Pewnego dnia to wszystko się skończy. Tylko tego nam trzeba. Miło się z tobą gadało. Nie wierzę na jedno słowo. Wszystko jest możliwe. Przestań. I tak jest już źle. Mądre, czy masz rację. Ale nadal mi się to nie podoba. Chyba niewolnicy. I popatrzę. Naprawdę myślisz, że... Cóż, no to mamy problem. Pewnego dnia to wszystko się skończy. Nikt nie przeszkadza. Was słyszycie, jak oni pierdolą głupoty? Chyba nie chcę tego słyszeć. Przestań. A ja szukam jednego drewna. Naprawdę myślisz, że... O, jakiś ziomek z Trotmaru. Robi się coraz gorzej. Nic wielkiego się raczej nie wierzę. Myślisz, że... Nie wierzę ani jedno słowo. Cóż, to mamy problem. 10, nie 9. Przestań. Tak jest już. Skąd ja wiedziałem, że ja tego nie znajdę? Rzeczy nigdy się nie zmieniają. To ta sama stara śpiewa. Mimo wszystko tak nie może być. Ej, co mu powiedzieć? To ta sama stara śpiewa. Przestań. Tak jest tego nam trzeba. Kurwa, niewolniki. Lepiej zważaj na słowa. Cóż, to mamy problem. Daj spokój. Chodź, i tak cię do tego zmuszę. No nie ma nigdzie, kurwa, nie mogę znaleźć. A weźmy, zanieśmy to. Nienawidzę takich zadań, nienawidzę takich zadań. Świetnie, daj je tu. Czemu służył takie zadanie? Bo ja nie mam pojęcia. W końcu i tak cię do tego zmuszę. Wiem, człowieku, wiem. Chyba nie chcę tego słyszeć. Lepiej zważaj na słowo. Gdyby to było tak łatwo. Nie mogę ci to powiedzieć. Przestań. Tak jest już. Niektóre problemy same się rozwiązują. Żartujesz sobie? Niektóre problemy same się rozwiązują. Przestań. Tak jest już źle. Pomożecie mi? W końcu i tak cię do tego zmuszą. Jakby to było takie łatwe. Wszystko jest możliwe. Ja naprawdę tego nie widzę. Wiem, człowieku. No w domku tego nie mają. Lepiej zważaj na słowo. No nie mają tego.
Ja pierdolę. Czy to kurwa rozumiecie? Biegam za jednym drewnem, kurwa tyle czasu. To gra mnie kurwa dobija. Właśnie takimi rzeczami. Nie słuchałbym tego. Poczekam i popatrzę. Wszystko jest możliwe. Chyba nie chcę tego słyszeć. Tu są drewna jeszcze. Przejdźcie do... Są łosy kurwa do chaty. Żeby mu nie zajebali. Dobra. Ile beczek z rybami? 5. 8. Hej ty, co się tak skradasz? Hej ty, spierdalaj. Chyba to już będą wszystkie. Beczki, beczki, albo pewnie 7. 10 już mam. Także jest tego więcej. Tak jak w przypadku drewna. Tylko ciężko było mi znaleźć w tym domku. Nie spodziewałem się, że ktoś tam schował to. Proszę, przyniosłem ci drewno opałowe. Doskonale, daj je tutaj. Oto twoja nagroda. Oto ryby. A, beczki pełne ryb. Oto twoja nagroda. 700 za ryby. Serio, rozdają tak pieniądze na prawo i lewo? Bryłki żelaza. No i zostały mi jeszcze te ryby i kloce. Da się to sprzedać? No właśnie. Tak, miło się z tym uda. Dobra, co jeszcze możemy tutaj zrobić? Nie wiem, jeszcze jeden odcinek sobie myślę, że tu pobiegamy. Że następny. Nie słuchałbym. No następnie udamy się do Galdern. Po prostu, tak for fun. A tutaj jeszcze nie miało być jakiejś walki? Chyba miała być, tylko ja poszedłem, uciekłem stąd. Chyba nie chcę tego słyszeć. Także może dokończmy sobie tą arenę, co? Niektóre problemy same się robią. Także może dokończmy sobie tą arenę. Przy okazji zapiszmy sobie tak grę normalnie. Bardzo często robię teraz odcinki po 40 minut nawet. Czyż ja i tak uważam, że no tych odcinków i tak, czy siak, będzie dużo. Tego nie przeskoczę. Kto jest tu? Trąbok, schrupię twoją czaszkę, jeśli staniesz z nim do walki. Poczekamy, zobaczymy. A niech to. Dobra jesteś, Mora. Daj mi swojego najlepszego wojownika. Chcesz walczyć z Trąbokiem? Będziesz walczyć z Trąbokiem. Wejdź na arenę! Już na ciebie czeka. Chujowo ta arena trochę, co? Ja pamiętam, że kiedyś... Teraz możesz pokazać. Byłem tutaj w Sidem po Morasul, tak naprawdę. I byłem zawiedziony. Bo tak fabularnie gra kazała mi nie przychodzić tutaj wtedy. Byłem najemnikiem i w sumie nie było powodu, żeby do Sidon iść. Bardzo. Dopiero potem tutaj przyszedłem, żeby zdobyć reputację, wybić buntowników i tak dalej. I się koniec końców patrzę na tą arenę. Patrzę jak w górę. Jeszcze jedno, możemy to załatwić.
Fajny domek, co? Moja głowa. Długi miecz. 75 obrażeń. Czyli tak gorszy. Dobra, dostańmy nagrodę. To jedna z najlepszych walk, jakie tu widzisz. Znasz się na swój... Dobra, dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w następnych moich materiałach. Tak jak powiedziałem, jeszcze jeden odcinek z Sildem i pójdziemy do Gelden. Nie ma co tutaj siedzieć. Elo.